Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać znowu o wiedzy, która pomaga nam w życiu, wiedzy starożytnej, pochodzącej sprzed ponad 6 tysięcy lat. Chodzi tutaj o Wedy, o astrologię wedyjską, tak zwany Kundli Jyotish. Film nazwałem Horoskop Szczęścia. Dlaczego? Ponieważ ten horoskop wedyjski, tak jak już Ci kiedyś mówiłem, powtórzę dla tych, którzy nie oglądali moich poprzednich filmów, jest zupełnie czymś innym niż nasz zachodni horoskop, a jeszcze całkowicie innym od tych mądrości, które możesz wyczytać w gazecie horoskopem na konkretny dzień. Horoskop wedyjski, horoskop staroindyjski, jak już mówiłem, ta wiedza została po raz pierwszy zapisana ponad 6 tysięcy lat temu, początkowo na liściach, później to było przekazywane również z pokolenia na pokolenie. Ona jest dużo bardziej dokładna. Jest to nie tyle horoskop w znaczeniu takim, jakim go znamy, jako zabawa, jako jakieś delikatne podpowiedzi. Jest to pełna wiedza o życiu, pełna wiedza o człowieku. Bierze pod uwagę nie tylko znaki zodiaku, chociaż one również tam są obecne, nie tylko te planety znane w naszym horoskopie zachodnim, horoskopie greckim. Chodzi tutaj też, brane są pod uwagę dodatkowe elementy, jak choćby Rahu, Ketu czy cienie Saturna, a przede wszystkim brane pod uwagę są pewne fragmenty nieba, pewne fragmenty gwiazdozbiorów, które równie silnie, a może nawet silniej oddziaływują na nasze życie. Dlaczego to jest fajne, do czego to jest potrzebne, w jaki sposób można to wykorzystać? Otóż znając te wszystkie uwarunkowania, wgłębiając się w tą wiedzę, możemy uniknąć w życiu wielu błędów, możemy bez błądzenia od razu pójść właściwymi ścieżkami. Z takiego odczytu Jyotish można dowiedzieć się na przykład, jakie ścieżki zawodowe są odpowiednie. Oczywiście przy takim odczycie, jeżeli bym go robił dla Ciebie, nie powiem Ci, że masz sprzedawać ciastka na ulicy Narbutta. Natomiast powiem, jakie rodzaje zawodów byłyby dla Ciebie odpowiednie. Czy masz pracować z domu, czy ma być to praca zespołowa, czy w biurze, praca fizyczna. No tutaj jest dużo aspektów, które będą widoczne. Dam Ci przykład. Tutaj też przed tym przykładem jeszcze chciałbym wspomnieć, że ta wiedza też pomaga unikać wielu niebezpieczeństw. W tym rozkładzie dotyczącym ścieżki zawodowej jest też tak zwany dom śmierci. Są to rzeczy, rodzaje prac, których absolutnie nie powinieneś tego robić. Nie powinieneś w ten sposób pracować, znaczy oczywiście to się uda, natomiast przy takiej pracy będziesz czuć się, jakbyś umierała, jakbyś umierał. Pojawią się dodatkowe kłopoty, to po prostu jest dla Ciebie bardzo, bardzo nieodpowiednie. Tutaj przykład znanej osoby, Rajiv Gandhi. Wywodził się z rodziny oczywiście politycznej, z rodziny, która była poświęcona polityce, władzy. On został pilotem. Był pilotem samolotu w India. Żyło mu się całkiem szczęśliwie, fajnie, dobrze, był zadowolony z życia. Po pewnym czasie przyszła na niego kolej przejąć tą rolę polityczną. Nie wiem, czy nikt go nie uprzedził, czy uległ naciskom. Polityka to był jego dom śmierci. Nie chciał tego, ale po długich namowach zgodził się. Zgodził się, został przewodniczącym partii, wszedł w świat polityki. I co? Stał się człowiekiem nieszczęśliwym. Jego życie prywatne również podlegało pewnym modyfikacjom na niekorzyść. Zwalały się na niego różne nieszczęścia, sprawy,
przeczytaj sobie jego życiorys, zobaczysz, jak w momencie, kiedy wszedł w politykę, wszystko zaczęło mu się walić. Dobrze jest znać taki dom śmierci, jest to miejsce, w którym nikt ci nie pomoże, w którym jedynym wyjściem jest uciekać. Jeżeli chodzi o ścieżki zawodowe, jest też na przykład taki motyw pewnie bliski dla wielu z was, jaki partner, partnerka jest dla ciebie odpowiedni. Tu znowu oczywiście nie uzyskasz odpowiedzi, czy jest to Kazimierz, Stefan czy Ania. Natomiast sięgając do tej wiedzy, biorąc pod uwagę miejsce, dzień, godzinę urodzenia, będziesz wiedzieć, jaki rodzaj partnera jest dla ciebie odpowiedni. Zobacz, może być tak, że kobieta wychodzi za mąż, za człowieka, nie wiem, sławnego, bogatego, pięknego. Wszyscy jej dookoła zazdroszczą, ale ona czuje się w tym związku nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa, bo jej potrzebny był partner cichy, spokojny, może jakiś zatopiony w swojej pracy naukowiec, a może wręcz przeciwnie. Może wyszła za kogoś takiego za mąż, jest nieszczęśliwa, bo dla niej odpowiedni był paw o może zbyt małym, niezbyt dużym rozumie, natomiast piękny, podziwiany przez otoczenie. Taką odpowiedź ta wiedza może ci dać. Zresztą tam jest tyle rozkładów, tyle elementów, że można uzyskać odpowiedź na w zasadzie wszystkie pytania, na każdą dziedzinę życia. Bardzo pytanie, które bardzo lubię na nie odpowiadać. Jest to pytanie, do czego dąży i czego pragnie moja dusza. Tu znowu posłużę się przykładem. Był taki mężczyzna, w zasadzie wszystko z jego życiem było w porządku. Miał dobrą pracę, nieźle zarabiał, fantastyczną żonę, szczęśliwą rodzinę, samochód, mieszkanie, ale cały czas czuł się jakby zdołowany, cały czas czegoś poszukiwał, nie wiedział czego. Przez pewien czas nawet próbował tego szukać w alkoholu, natomiast to też nic nie dało. Cały czas coś było nie tak, do czegoś dążył, nic go nie satysfakcjonowało. Po odczycie wiedział już, co zrobić. Jego dusza pragnęła pracy, ciężkiej pracy związanej z opieką. Został wolontariuszem w schronisku i to nie takim wolontariuszem, który wyprowadza psy na spacer, ale to było poprzez pewną fundację. W tym schronisku pracował przy czyszczeniu klatek, robieniu opatrunków chorym zwierzętom, wykonywał wszystkie najbardziej nieprzyjemne prace, a pomimo to dało mu to szczęście. Dało mu to poczucie spełnienia. Przy okazji też całkowicie przearanżował swoje mieszkanie. Tak, ten horoskop wedyjski też mówi o tym, jak powinny wyglądać wnętrza, w których przebywasz, jak powinno wyglądać twoje mieszkanie. Co więcej, w jakiej okolicy to mieszkanie powinno być. Można tutaj się dowiedzieć dużo. Niezwykle dużo. Każda dziedzina twojego życia jest uwzględniona. Można dowiedzieć się, dla tych, którzy wierzą w reinkarnację, można dowiedzieć się, jak mniej więcej wyglądało twoje poprzednie życie i jaki wpływ ma na to obecne. Można dowiedzieć się, również dla tych, jeżeli wierzysz w reinkarnację, możesz dowiedzieć się, jakie będzie twoje główne zadanie w przyszłym życiu. Ta wiedza mówi wszystko. I tu znowu uprzedzam pewne sugestie czy pytania, które były po poprzednich filmach. To nie jest religia.
Owszem, są tam wspomniane pewne postacie, bogowie wcielenia Wisznu, Shiwy, natomiast jest to na takiej zasadzie jak przypowieści w chrześcijaństwie. One po prostu pomagają zrozumieć sedno. I o to chodzi. Mając pełny odczyt tego horoskopu wedyjskiego, rozumiesz sedno swojego istnienia, rozumiesz swoje zadania, rozumiesz, co będzie dla ciebie dobre, co będzie złe. Wiesz, co sprawi, że będzie żyć ci się łatwiej i przyjemniej. Nie oznacza to oczywiście ucieczki od pracy czy obowiązków, bo właśnie może praca czy obowiązki uczynią twoje życie łatwiejszym i przyjemniejszym. Jest to zadziwiające, jak to się zgadza. Ja się tym zainteresowałem stosunkowo niedawno, oczywiście jak na mój wiek i na czas, jaki poświęcam na rozwój duchowy czy uzdrawianie. Natomiast cały czas się dziwię. Im głębiej w to wchodzę, tym bardziej się dziwię, jak wszystko się zgadza, jak wszystko się ze sobą łączy i jak trafne. Jak to wszystko jest trafne, jakie te jednak ciała niebieskie, te rzeczy, które są tu uwzględnione, mają niesamowity wpływ na nasze życie. Cóż, chciałem cię zachęcić do samodzielnego studiowania tego. Jeżeli masz jakieś pytania merytoryczne co do nakszat tych planet, znaków zodiaku, zadaj pytanie w komentarzu, chętnie odpowiem. I tylko tu w komentarzach prosiłbym cię, żeby nie umieszczać próśb o odczyt. Odczyt jest sprawą dosyć skomplikowaną, czasochłonną. Poza tym wymaga też pewnych konsultacji z osobami, które zajmują się tym już od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. W związku z tym są tu pewne warunki, żebym takiego odczytu dokonał. Jest to usługa dość ekskluzywna. Kontakt i wszelkie wyjaśnienia dostępne są poprzez maila. Napisz do mnie mail metodagajalama@gmail.com. Udzielę ci wszelkich wyjaśnień. Natomiast na wszelkie pytania merytoryczne, jeżeli się tym interesujesz, jeżeli masz jakieś wątpliwości, chętnie odpowiem w komentarzach. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ci za twoją uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Do zobaczenia.